Ukrainy, z mieszkańcami, którzy są naszymi sąsiadami za wschodnią granicą i naszymi sąsiadami, którzy mieszkają nieopodal, którzy martwią się o swoje rodziny, którzy martwią się o swoich bliskich, którym jest bardzo ciężko. Nie będziemy dużo mówić, ja po prostu Państwa zaproszę dzisiaj do rozmów o tym, co się wydarzyło. Wiemy, co się stało. Ukraina jest została napadnięta przez Rosję putinowską. Bo myślę, że to nie chodzi o Rosjan, którzy chcą walczyć, tylko o Rosję putinowską. O bandytę, który napadł swoich sąsiadów. O bandytę, który zabija kobiety i dzieci. O bandytę, który zabija również swoich własnych żołnierzy, bo ci młodzi chłopcy, ja nie wiem, czy są aż tak bardzo zmanipulowani. Oni mają matki, oni giną, po jednej i po drugiej stronie giną ludzie. Około 3000 żołnierzy już rosyjskich zginęło, około 3000 też ludności żołnierzy ukraińskich, plus ludność, która zginęła. Miasta są bombardowane, Kijów jest bombardowany. Wszystko jest niszczone. Ja nie wiem, jak to potem odbudować, bo to jest straszne. Straszne, że w XXI wieku w Europie jest wojna. Tej wojny miało nie być. Proszę Państwa, więcej wojny miało nie być. Nie chcemy wojny. Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny!